Na kanale Wujka Czarka dzisiaj zrobimy eksperyment. Otóż Adaś mówi, zróbmy taki szybki odcinek, gdzie będę musiał odróżnić. Będą dwa obrazki. Jeden będzie z AI, drugi będzie prawdziwy, tak? Ale będą też pojedyncze i tak dalej. Będę musiał odgadnąć w każdym razie. I co, będziesz mnie punktował? Adaś będzie mnie punktował. Spróbujcie też wy siebie wypunktować. Czy dajecie radę? A, no właśnie, jeżeli wam się spodoba, to następny odcinek możemy zrobić z wideo, bo tutaj się sztuczna inteligencja bardziej jeszcze myli niż w samych tylko obrazkach. Więc zobaczymy, sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo brałem udział w takim panelu dyskusyjnym w Zakopanem, gdzie byłem gościem obok, uważajcie, nie uwierzycie, pana profesora Andrzeja Dragana, który zajmuje się fizyką kwantową, jest teoretykiem fizyki kwantowej. I powiem wam, wizja, którą on, że tak powiem, namalował nam wszystkim, jeśli chodzi o konsekwencje korzystania z AI, no to on twierdzi, że to może być koniec naszej cywilizacji. Kiedy my wszyscy przerażeni zapytaliśmy go, ale jak tak pan może mówić? On mówi, no ale zaraz, no czego się wszyscy boimy? No każda cywilizacja od czegoś musi upaść, nasza upadnie od AI. Od tysięcy lat wszystkim cywilizacjom, kulturom i religiom, wielkim wojnom i rewolucjom, najwybitniejszym ludziom na świecie zawsze towarzyszy. Tak twierdzi pan profesor Dragan. Ja z kolei byłem na drugim biegunie tej dyskusji, bo ja twierdziłem z kolei, że dla mnie AI w moim zawodzie to by była super sprawa, no bo wujek Czarek, no co tu dużo mówić, lata lecą, uroda przemija, zdrowie też gdzieś odchodzi, więc jeść trzeba. Ponieważ jeść trzeba, to trzeba zarabiać, a wiadomo, że emeryci słabo zarabiają, nie? Emeryci, jak ktoś mnie ogląda, to wiecie, o czym mówię, nie? I sobie pomyślałem, no a ktoś będzie miał ideę, żeby zrobić film z pazurą, który jest młody, potem się starzeje i tak dalej. I na przykład przyjdą i powiedzą, panie Czarku, ale ja mówię, no ale ja nie dam rady, bo jestem stary. Oni powiedzą, panie Czarku, pan jest stary naturalnie, ale my zrobimy sztuczna inteligencja pana odmłodzi. My chcemy, żeby pan tylko podpisał kwit, że pan nam na potrzeby tego filmu oddaje wizerunek. I słuchajcie, ja siedzę w domu, a na konto mi przychodzą pieniądze, bo mój wizerunek występuje w filmie. On ma mój głos, mój temperament, najpierw temperament 30-letniego faceta, potem 40-letniego, no tak jak go będą sobie chcieli zrobić pazurę. A czemu tak? No bo łatwiej już, jak masz wylansowanego człowieka, sprzedać na niego bilety, niż że na jakąś nieznaną postać AI, której w ogóle nie ma i nie możesz od niej wziąć autografu ani nic, chociaż oni pewnie coś wymyślą, nie? Że będą tacy, co podpisują autograf. Tak czy inaczej, no wizje nasze były rozbieżne, bo ja zawsze jestem takim, jestem człowiekiem, który żyje nadzieją, który sobie wyobraża fajne rzeczy. Uciekam od takiego realizmu, wiecie, takiego czystego, że na pewno będzie wojna, na pewno to wszystko strzeźnie, na pewno ziemię zaleje potop. Nie, będzie, wszystko jest fajnie. Życie mi to pokazało, mam tyle lat, ile mam, dużo. Całe życie się bałem. Całe życie się bałem, miałem jakieś takie o następny dzień. My się zawsze boimy na zapas. I nagle mając 60 lat myślisz sobie, po co ja się bałem? Szkoda czasu na to banie. Przecież nic się nie stało złego. Nie ma co się przejmować tym. A teraz się po prostu zabawimy. Ja spróbuję odgadnąć, co jest sztuczne, a co jest prawdziwe. To ładne, nie? Tak jak pani ma piękne usta. Sztuczne, Szoszana, sztuczne. To nie jest sztuczna inteligencja. To jest prawdziwa inteligencja, która zdecydowała się na poprawę wizerunku. To z tą inteligencją. Nie wiadomo, która inteligencja jest sztuczna. Też czasami mam z tym problem. W każdym razie my poruszymy naszą inteligencję, żeby odróżnić tę prawdziwą od tej sztucznej, nie? Powiem wam, że tu z tym mam problem, bo moja córka jest grafikiem. Kończyła studia, za które tatuś płacił w Anglii. To nie były tanie studia. I nagle przychodzi do mnie 35-letnia kobieta i mówi, tato, sztuczna inteligencja zabiera mi pracę, bo to, co ja robię w tydzień, to ona zrobi w 3 godziny. Więc co ma tata zrobić teraz? Co mają zrobić uczelnie? Co mają zrobić? No, nie wiem co. Ale ty, wesoło zacząłem, smutno skończyłem. Ja będę miał fajnie, ale dziecko Nie, spokojnie, córeczko, wszystko będzie dobrze. Kiedyś tak było.
kiedy wymyślono syntezator i wszyscy mówią, o, on może naśladować każdy instrument, to jest koniec orkiestr symfonicznych, to jest niepotrzebny, będzie skrzypek czy saksofonista, to masz wszystko pod klawiszem w syntezatorze. Jazz się skończył, już teraz niepotrzebny będzie. Nic się nie skończyło, wszystko trwa dalej, a to jest tylko element krajobrazu. Mam nadzieję, że tak będzie z AI. A teraz do zabawy. Wiesz co, obydwa wyglądają jak prawdziwe, nie? No na tym to polega. Ale tutaj patrzę na ten, na różne elementy. Ty zaryzykuję odwrotnie. Bo wydaje mi się, że B jest AI, ale ja powiem właśnie odwrotnie, bo to pewnie będzie podpucha. B jest prawdziwe. Tak, B jest prawdziwe. No. A też może być prawdziwe, ale jest chyba też, nie? Nie jest. Proszę o odpowiedź. Proszę o odpowiedź. Dobra, powiem, że nie. No i brawo, nie jest. A wygląda odwrotnie, wiesz po co? Bo tu więcej wody jest, musisz sobie... O, woda by się tak nie trzymała na jabłku. Trzymałaby się, bo jabłka są tłuste. Dobra, teraz jest facet z psem i potem ten sam pies oddzielnie, które jest sztuczne, które prawdziwe. Też będzie podpucha, czyli prawdziwe... Nie, a teraz powiem, że nie. Sztuczne jest B. A też jest sztuczne. A jest sztuczne, ale B jest prawdziwe. B jest prawdziwe? Przecież on tak dziwnie te łapki trzyma na tym piasku. Ciasteczka zjadł jedno i drugie. Ale mi się nadział, nie? Ty, jedno i drugie jest prawdziwe. No, jedno i drugie jest nieprawdziwe. Jest nieprawdziwe. Tak jest. No to zajebiście. To jak z tym penisem męskim w nic śmiesznego, nie? No i pan, no i ten penis. Ten, pamiętasz? Cenzor mówi, ten penis. Tak, pan... tak, tak. A on mówi, no tak, ale jest sztuczny. No, no, ale wygląda jak prawdziwy. No to chyba dobrze. No nie, w tym przypadku to niedobrze, jak chuj wygląda jak chuj. Widzicie, na tym polega życie, że jak chuj wygląda jak chuj, to jesteśmy spokojni. Jak nie wygląda jak chuj, to się możemy nadziać na dziwnego człowieka, powiem wam. Czwóreczka, och ty, talem zjadł coś, ty głodny jestem. No tak, no bo oni do reklam potrzebują. Ty, no to jest prawdziwe wszystko. To sól, czekaj. Matko. Ale powiedz mi tylko podpowiedź. Czy któreś jest różnie? Czy są takie same? No dobra, jedno z nich jest prawdziwe. A jedno tylko, tak? Tak. Dobra, prawdziwe jest B. Prawdziwe jest A. Żartujesz? Aż za ładnie wyglądać. Aż za ładnie wygląda. Piątka. O, wnętrze. To też musi być podpucha. Bo mi wygląda to z prawej. B mi wygląda jak sztuczne. Ale to będzie prawdziwe, wiesz? A z lewej... Nie, z lewej jest prawdziwe. Z lewej jest prawdziwe. A jest prawdziwe. A B? Tak, a B jest... A B też może być prawdziwe, bo to ci powiem. Też prawdziwe. Nie jest? Bo tak patrzę. Ty, no to jest ciekawe. Twarze ludzkie, widzisz? To jest szóstka. Bo jest chłopak. Tam się błędy pojawiają. Słuchaj, ten, tak, bo ten chłopak jest taki sztuczny, na sztucznym tle mi się wydaje. A dziewczyna jest prawdziwa. Może tak być? B jest prawdziwe, a jest sztuczne. Obydwa są wygenerowane. No, tak myślałem. Nie, wiesz, tak, bo ona też jest taka, ale ładna. Piegi ma, moja żona sobie też robi piegi, bo podobno są w modzie teraz. A i B. Siódemka. Obydwa są sztuczne. A jest sztuczne, B jest prawdziwe. A patrz, bo on patrzył na ucho temu B, wiesz? I ma takie dziwne ucho. Czyli oni mają takie uszy. Osiem. Obydwa prawdziwe. A i B. Dobrze. To widać. Tak. Dziewiątka. A prawdziwe, B nieprawdziwe. Dobrze. Już to widać. Dziesiątka. Ty, obydwa mogą być prawdziwe, wiesz? Tak, chociaż, wiesz co, zaryzykuję. A jest prawdziwe, B jest sztuczne. Będę specjalistą, na policji mnie zatrudnią. Specjalista, że które jest prawdziwe, które jest wygenerowane. A jest sztuczne, B jest prawdziwe. Pan jakieś odpowiedzi sobie znalazł. Nie, B, po prostu, wiesz co, ja leciałem balonem, dokładnie był taki widok, pełno balonów, okay. Bo oni w jednym czasie startują, wiesz, i zarabiają w ten sposób. Hajs. A ten jeden taki wycyzelowany, tak tutaj nisko, tu wysoko, tu góra, nich huchu, w życiu by tak nisko nie leciał. 12. O, fuck, znowu jedzenie, picie. 12, 12, powiem ci tak, niesamowite to jest. Dobra, zaryzykuję, dwa sztuczne. Jedno z nich jest prawdziwe. Dobra, jedno jest prawdziwe. To prawdziwe jest A.
Mhm. Dobra. A, łabądki. Są dwa łabądki są prawdziwe. 13. To nie, to ten pierwszy, a to będzie nieprawdziwy. Jakaś woda za gęsta. Na odwrót, ten drugi jest nieprawdziwy. Naprawdę? Czyli B jest sztuczny, tak. A jest prawdziwy. Tak. Taka gęsta woda? Gdzie to jest? W łazienkach chyba. O matko, to bym zjadł coś tu. Frytki i te krążki cebulowe, nie? Ty za ładne są te B, za okrągłe wszystkie. B jest sztuczna inteligencja, A jest prawdziwe. No i właśnie na odwrót. Tak? Tak jest. To jest ładna podpucha, bo one naprawdę tak. Wyglądają aż za dobrze. Aż za dobrze, dokładnie. Dlatego to mnie tak... A trzeba na oko. Ketchup jest nieprawdziwy, wiesz? Po ketchupie go poznacie. Wewiórka, jak to mówię. Wewiórka. No dobra, zaryzykuję. Z lewej, mi się wydaje, że z lewej, czyli A jest prawdziwa, B jest sztuczna. Tak, trzeba się intuicji poddać, wiesz? Nie wolno zacząć tego, bo się zgubisz. Tylko pierwszy rzut oka. Zauważ, to co szybko odpowiadałem było dobre, nie? To jest sztuczne. Dobrze. Ta dziewczyna jest, no wygląda jak prawdziwa, nie? Ale ładna. No to będzie sztuczna. A to chyba powinno być prawdziwe. Chociaż no chłopak taki, w takim makijażu równym. Wygląda jak sztuczne, ale się całują. Trochę nieostro. Dobra, prawdziwe to jest. Jest sztuczne. No, a chciałem powiedzieć sztuczne. Nie wiem, piękny krajobraz zimowy. To jest sztuczne. Prawidłowo. Przecież to widać. Jedzenie 20. Kurde, czekaj, jedzenie. Dobra, będę strzelał. Sztuczne. Małpa z bananami. Sztuczna. Od razu. Sztuczna? Tak, po bananach trochę mi się wydaje, że te banany... W ogóle kałpozowana, nie ma takich, one tak nie pozują, bo one żrą od razu, a nie, że stoją z bananami. Hej, trzy, może dwa. O kurcze. 22. Ty, to jest prawdziwe. Ja byłem na takim miejscu. 22 byłem. To jest po prostu nieprawdopodobne, że masz taką... O kurde. Myślę, że Lewandowscy. 23. Nie? Z daleka. No, to musi być podpucha, kurde. Czy nie? Słońce dobrze pada. Dzieci patrzy tu, to dziecko tu. Dobra, powiem, że sztuczne. Prawdziwe. No tak myślałem, że prawdziwe. Nie, przeciwko sobie działam. 24 prawdziwe. Tak jest. Też powiem, że prawdziwe. Sztuczne. Widziałem. 26. Prawdziwe. Sztuczne. Naprawdę? O kurde. 26 sztuczne. No to źle, dlatego z głodu umrzemy. Będą nam, inteligencja będzie nas częstować obrazkami. 27? Prawdziwe. Tak. Prawdziwe, od razu widać. Prawdziwe, 28. Tak jest. 29 sztuczne. 30. Oczy ma prawdziwe dziewczyny, ale powiem, że sztuczne. 30 sztuczna. Sztuczna, bo piersi ma za duże. Nie zrobiłaby sobie taka ładna dziewczyna aż takiego iż dentystka. No wyobraź sobie dentystka z takim czymś się nachyla teraz. Salmon in the river. So majestic. Ja widziałeś? Piękne, it's beautiful. Łososia, to doskonałe. Rybak. A, to dobre, że rybak, że ryba i te. No to świetne. Renning yogi. To niesamowite, te trzy nogi. Oj, dziewczyna, ty jest, parasolki nie trzyma, tylko ma przebitą. Jezusy. Ty, ale to jest przerażające. No to jest strasznie creepy. Masz, jak kiedyś sztuczna inteligencja będzie, wiesz. Mówi, masz parasol. Mężczyzna tłumaczący kobiecie, jak jeść cheeseburgera. To jest przerażające, że jest tak dobrze wtopione. Tak, albo te na wrotkach, ta głowa z piersi wyrastająca. Mustang, fajnie ten Ford Mustang. Połowa samochodu, połowa konia. To rycerz miał. Rycerz, tak. Rodzicielstwo jest trudne. O matko, to tragedia. Dziewczyna z trzema nogami. Czy jak ma trzy nogi, to ma dwie... Uspokój się! No nie, no, pytanie czysto matematyczne. Albo się inteligencja nie mogła zdecydować, czy ma mieć nogi razem, czy oddzielnie. Spa, a to jest spa, czekaj. Siedzą w jakiejś zupie. O, matko, w zupie siedzą, tak. Ojej, to jakiś z żubrem, z czymś. Ojej, to jakiś z żubrem, z czymś. No dobrze, kochani, jak ten odcinek zobaczycie, dajcie mi znać w komentarzach, czy eksplorować ten AI, w którym kierunku. Pamiętajcie o perfumach Sky & Co. Eterna, połowa października będzie już na rynku. Idziesz na rynek, mówisz, dobre, gdzie te perfumy, które? Nie, to nie ten rynek jest. Na naszym rynku. Sztuczna inteligencja, 5 rąk.
muszę powiedzieć Edytce, żeby zrobić taką parodię, nie? No i także, tak, a wrócimy do swojej rzeczywistości, idę kupić papier toaletowy. Do zobaczenia, pa!